Internet sprawił, że o wiele łatwiej być na bieżąco ze sprawami paranormalnymi. Niestety sprawił również, że o wiele łatwiej rozsyłać fałszywe wiadomości i wydarzenia. Z tego powodu trudno stwierdzić, czy ktoś nie odnosi się do kłamstwa, które już nabrało tylu czytelników, że jest rzeczywiście prawdziwe. Jedynym takim fenomenem jest rosnąca liczba historii odnośnie czarnookich dzieci. Historie te wyziewają z mitologicznego smrodu, ale jest tyle podobieństw, że trudno się przedrzeć. Wydarzenia cichutko zdobywały swoje miejsce na forum i paranormalnych stronach, więc wielu ludzi nie jest z nimi zaznajomionych. Raporty o czarnookich dzieciach są porozrzucane po całym internecie. Istnieje możliwość, że wiele z nich to sfabrykowane historie, stworzone na podstawie pierwszych doniesień. Ale jeżeli czarnookie dzieci są prawdziwe, na pewno zasługują na wiele uwagi. I dla tych, którzy nie są zaznajomieni z fenomenem, artykuł może się przydać, by lepiej poznać temat. Krótkie wprowadzenie. Pierwsze dobrze udokumentowane i dyskutowane spotkanie pochodzi od reportera Briana Bettela z 1998 roku. W jego opowieści dwoje dzieci, nie całkiem nastolatki, ale prawie, podeszło do niego, kiedy siedział w samochodzie zaparkowanym na parkingu. Z wyglądu dzieci były normalne. Nosiły modne ubrania i miały bladooliwkową skórę. Zauważywszy, że to dwaj chłopcy, Bettel poczuł obezwładniający strach, który opisuje: czułem, jak uczucie walcz albo uciekaj nadchodzi. Coś. Czułem to instynktownie. Było nie tak. Ale nie wiedziałem, czym mogłoby to być. Twierdząc, że są w drodze do kina, ale zapomnieli pieniędzy z domu, dwaj chłopcy poprosili Bettela o podwiezienie do domu. Kiedy Bettel odmówił, dzieci wydały się zezłoszczone i cały czas prosiły o podwiezienie. Kiedy strach i panika rosły u Bettela, poczuł, że chce otworzyć drzwi. Jednakże kiedy Bettel zobaczył ich oczy, prymitywny strach wziął górę i go sparaliżował. Dzieci miały czarne jak węgiel oczy, całkowicie pozbawione tęczówek i źrenic. Jakby przeczuwając, że ich szansa dostania się do samochodu maleje, dzieci stały się bardziej natarczywe i wymagające. Bettel był w stanie w końcu przemóc strach i odjechać. I mimo iż jego historia brzmi jak z horroru, są inne sprawozdania, uwierzytelniające je. Większość spotkań zachodzi w domach. Słychać pukanie do drzwi, a pod drzwiami stoi dziecko w wieku od 12 do 17 lat. Ubranie ma normalne i wydaje się całkiem zwykłe. Ale wtedy przychodzi nagły strach i poczucie, że coś jest nie tak. No i oczywiście te oczy. Czarnookie dzieci zawsze będą prosić o wpuszczenie do domu. Będą twierdzić, że muszą skorzystać z telefonu, ponieważ się zgubiły lub zepsuł się im samochód. Czy ktoś kiedykolwiek wpuścił je do środka? Nie wiadomo. Prawie wszyscy ludzie, którzy mieli bliskie spotkanie z czarnookimi dziećmi, czuły obezwładniający strach i odmawiały pomocy oraz wpuszczenia ich do środka. To tylko denerwuje dzieci, które tracą cierpliwość i nalegają na wpuszczenie ich. Poza tym, nie opuszczą miejsca, dopóki osoba, z którą mają kontakt, nie zamknie drzwi lub nie odejdzie z miejsca spotkania. Racjonalne teorie. Jest parę oczywistych wyjaśnień, które mogą demaskować te dziwne historie. Czarne oczy na przykład mogą być niczym innym jak szkłami kontaktowymi. Nieprzeźroczyste czarne kontaktówki są dostępne. Ale jak wytłumaczyć uczucie strachu i przerażenia w czasie spotkania z czarnookimi dziećmi? Najpewniejszym scenariuszem jest, że te parę przekonywujących doniesień były rezultatem zbyt wybujałej wyobraźni i że łańcuch innych historii był niczym innym jak kopiowaniem fałszu, aby przykuć uwagę. Jednakże większość spotkań wydaje się być bardzo gwałtowna i ludzie, którzy spotkali czarnookie dzieci, wydają się być naprawdę przerażeni nawet po spotkaniu. To są najłatwiejsze podejścia do tematu.
logiczne teorie, które łatwo zmiatają na bok głupie ilości informacji. Ale nawet jeżeli połowa doniesień poukrywanych po całym internecie jest prawdziwa, te logiczne podejścia mogą być bardzo niebezpieczne. Całkiem racjonalne teorie. Najdziwniejszą sprzecznością tej historii jest fakt, że czarnookie dzieci wydzielają przerażające wibracje. Ci, którzy ich spotkali, twierdzą, że byli wystraszeni, spanikowani, a nawet zdezorientowani. Niektórzy twierdzą, że może być to rezultat ich czarnych oczu. Może to jakiś rodzaj hipnotycznej sugestii, używanej do przekonania osoby, aby wpuściły je do środka mieszkania lub samochodu. Ale wtedy pada pytanie, dlaczego dzieci po prostu nie wejdą do środka na siłę, bez zaproszenia? Na pewno taka zła osoba byłaby zdolna do czegoś takiego. Częstą teorią, tłumaczącą ten stan rzeczy, jest, że czarnookie dzieci są złymi duchami, a nawet demonami. Najbardziej rozpoznawalną istotą potrzebującą zaproszenia do środka jest wampir. Mimo iż jest to może zbyt rozciągnięte tłumaczenie, że czarnookie dzieci są wysysającymi krew stworami. Musimy pamiętać, że idea złej energii, potrzebującej jakiegokolwiek zaproszenia, jest znana w wielu religiach. Kolejne pytanie. Jeżeli czarnookie dzieci są demonami lub jakąś inną formą złego bytu, dlaczego przybierają formę dziecka? Może czują, że ludzie są skłonni prędzej wpuścić zagubione i zmartwione dziecko do swojego domu, aby mogło skorzystać z telefonu. Pomysł dziecka pukającego do drzwi i proszącego o pomoc jest o wiele lepszy, niż gdyby miał być to obcy mężczyzna. Są tacy, którzy uważają, że czarnookie dzieci to obcy, ponieważ są w stanie wywołać uczucie strachu w bardzo krótkim czasie, na przykład kontrola umysłu i czarne oczy. Oczywiście wszystkie doniesienia są dostępne tylko w internecie. Nie ma żadnego namacalnego dowodu. Tak więc teorie są dokładnie tym. Teoriami. Na pierwszy rzut oka. Mimo tego, czy wierzycie w mity o fenomenie czarnookich dzieci, jest to z pewnością temat, który pozostawia w czytelniku nieokreślone uczucie. A jeżeli czytacie o kolejnych spotkaniach, wydaje się, że może być w tym coś, co daje temu więcej wiarygodności i nie dymisjonuje tego jako kolejnej miejskiej legendy. W przybliżeniu oto parę rzeczy, które powtarzają się przy spotkaniach z czarnookimi dziećmi. Czy użyjecie tej informacji, aby wzmóc swoje zainteresowanie? Lub też, aby zdemaskować? Te strategie zależą od was. Pierwsze. Prawie wszystkie spotkania miały miejsce w nocy lub późnym popołudniem, tuż przed zachodem słońca. Czy to instynktowna preferencja czarnookich? Czy nasz niepowstrzymany lęk przed ciemnością pomaga im jakoś w użyciu taktyki straszenia? Lub czy jest im prościej podejść niepostrzeżenie ofiary, poruszając się w ciemnościach? 2. Potrzeba zaproszenia. Jak wspomniano wcześniej, z pewnością kojarzy się to z wampirami. Kiedy ja osobiście nie wierzę w wampiry, mogę zadowolić się ideą, że czarnoocy to złe duchy lub demony. Jeżeli tak jest, to znaczy, że są prawdziwe. 3. Czarne oczy są najbardziej widoczną cechą. Na kilku forach dyskutowano, że skoro czarnoocy są tak źli i podstępni, dlaczego nie noszą okularów przeciwsłonecznych, aby zasłonić swoje demoniczne cechy? Prostym wyjaśnieniem jest, że ich oczy wydają się być źródłem obezwładniającego strachu, którego doświadczają ludzie. Tym samym zasłaniając oczy okularami, jakakolwiek sugestia hipnotyczna przez kontakt wzrokowy nie jest możliwa. Będę wśród pierwszych, którzy przyznają, że ten fenomen jest naciągany i nieprawdopodobny. Ale jak wspomniało parę for dyskusyjnych, zaintrygowało to wielu ludzi. Pomimo tego, jak długo będzie to sprawa rozprzestrzeniająca się w internecie, czarnookie dzieci będą niczym więcej niż internetową pogłoską, aż do znalezienia dowodu nie do podważenia.